Przed chwilą przyjęliśmy ślubowanie, wypowiedzieliśmy rotę ślubowania, co stanowi dla nas niezwykły zaszczyt, pokorę i jednocześnie zobowiązanie do pracy przez nadchodzącą 5-letnią kadencję. Samorząd to wspólnota, w której wszyscy powinniśmy się szanować, na czele od najwyższych władz samorządowych gminy. Myślę tutaj o burmistrzu, myślę tutaj o Radzie Miejskiej, ale ta wspólnota to przede wszystkim mieszkańcy gminy, wszyscy, którzy miewamy tutaj swoje problemy, wszyscy tutaj, którzy tutaj mieszkamy i myślę, że jest to osiągalne pod jednym warunkiem, że ten szacunek dla drugiego człowieka będzie nam przyświecał. Wiele razy w ostatnim czasie słyszałem takie proste hasło, wiele razy sobie powtarzałem, warto być przyzwoity. I tylko tyle, to wystarczy. Dlatego bardzo się cieszę, że są dzisiaj, wszyscy dzisiaj Państwo tutaj jesteście, że jest na sali burmistrz trzech kadencji Zbigniew Sanocki. Bardzo serdecznie pozdrawiam panią Jolantę Urbanik, ustępującą burmistrz oraz całą wszystkich radnych Rady Miejskiej poprzedniej kadencji na czele z Piotrem Woźniakiem, przewodniczącym Rady Miejskiej. Bardzo proszę, abyśmy pamiętali o szacunku dla tych ludzi, ponieważ chociaż czasami mogliśmy się nie zgadzać, to oni dla nas pracowali i mają swoje miejsce w historii naszej gminy. To jest bardzo ważne, jeżeli chcemy budować wzajemne relacje. Proszę Państwa, zwracam się tutaj głównie do radnych Rady Miejskiej. Do niedawna tworzyliśmy komitety wyborcze, rozmawialiśmy z ludźmi, ale teraz już tworzycie, że tworzymy wspólnie jeden komitet wyborczy w postaci Rady Miejskiej w Jedliczu jako organu uchwałodawczego i burmistrza gminy Jedlicze z wszystkimi pracownikami jako organu wykonawczego. Przed nami ciężka, odpowiedzialna praca, ponieważ te zobowiązania, które podjęliśmy wobec mieszkańców, teraz chcemy i musimy wykonać. Tak jak mówiłem, powoli przechodzą do historii, tracą swoją ważność komitety wyborcze, ale moi drodzy, nie tracą na ważności, a może teraz jeszcze bardziej powinniśmy sobie przeczytać to, co napisaliśmy w naszych ulotkach wyborczych, bo to jest cały czas i pozostanie do końca tej kadencji aktualne. Dzisiejsza sesja to jest taka sesja bardziej uroczysta. Oczywiście już pracujemy, ale z tej okazji bardzo proszę o pozwolenie na to, abym mógł powiedzieć coś prywatnie i podziękować przede wszystkim swojej rodzinie, która cały czas wspierała mnie na tej drodze do tego przemówienia. Bardzo serdecznie chciałem podziękować się tak oficjalnie mojemu 21-letniemu szefowi, panu Janowi Zychowi, który przez 21 lat pełnił funkcję wójta gminy Korczyna, a ja byłem jego podwładnym. Myślę, że stąd też z tej współpracy wieloletniej czerpałem i myślę, że gdzieś tam świadomości nadal czerpał będę wiele dobrego, szczególnie jeżeli chodzi o doświadczenie samorządowe, bo to jest bardzo ważne. Chciałem też poinformować, że zastępcą burmistrza gminy Jedlicze w nadchodzącej kadencji będzie obecna tutaj na tej sali mieszkanka Dobieszyna, pani Katarzyna Bębę, którą się oficjalnie chciałem przedstawić. Myślę, że CV przyjdzie jeszcze czas. Pani Katarzyna kończy pracę na stanowisku prezesa spółki, jako jest lotnisko Krosno, ma bardzo duże doświadczenie i samorządowe, i biznesowe. Myślę, że dzisiaj mogę powiedzieć, witamy na pokładzie, ale formalnie to potrwa jeszcze kilka dni. Funkcję skarbnika od dnia jutrzejszego pełnić będzie oznana także mieszkańcom gminy, ale także w urzędzie w Jedliczu obecna tutaj pani Jolanta Bit, którą także serdecznie witam. Proszę Państwa, chciałem krótko jeszcze wyrazić wdzięczność wszystkim samorządowcom poprzedniej kadencji, bo to jest naprawdę ważne w aspekcie szacunku, o którym tutaj i mówimy i nieraz jeszcze będziemy mówić. Bardzo proszę na chwileczkę tutaj na środek pana Piotra Woźniaka.
ponieważ jest najwyższy rangą tutaj w poprzedniej kadencji. Panie Piotrze, na Pana ręce złożę ten skromny bukiet kwiatów jako wyraz wdzięczności dla wszystkich, którzy przez ostatnie lata poprzedniej kadencji angażowali się, pracowali. No i mam nadzieję, że my, jako Rada Miejska, jako Burmistrz, pracownicy, także nie tylko siebie, ale przede wszystkim mieszkańców gminy nie zawiedziemy. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Dziękuję za uszanowanie. Swoim oraz całej Rady, no nie całej, bo część Rady przeszła do Pana Burmistrza, także myślę, że całość się Panu będzie zrobiła bardzo dobrze i życzę, aby kontynuować to, co trwa, a więc życzę, aby rozwój naszej gminy Niedlicza trwał nadal. Dziękuję.